Cześć, mylduje się Kopikowski. Rozpoczynamy mikroserię poświęconą wyczekiwanym od dawna saszetkom KOBI z figurkami żołnierzyków z II wojny światowej. W filmikach tej serii będziemy się przyglądać wybranym egzemplarzom i postaram się wyszukać dla Was główne zalety i wady tych malutkich produktów naszej polskiej firmy KOBI. Przed Wami opakowanie zbiorcze z 24 figurkami. W tej serii będziemy mieli 12 wzorów, sobie jeszcze tam przyjrzymy się, później jeszcze chyba zdaje się jest ulotka we wnętrzu, ale teraz szybko obejrzyjmy sobie to opakowanie zbiorcze. Tego typu opakowanie zbiorcze będziecie na pewno widzieli w jakichś dużych sklepach, na przykład Oszą. robię tutaj oszą darmową reklamę. Głównie dlatego, że podoba mi się to, że właśnie w Oszą to jest chyba jedyny taki duży sklep, który dba o to, żeby, żeby zawsze było też sporo produktów kobi obok LEGO i to mi się podoba. I oni też bardzo często mają saszetki. Ja rozumiem, że na przykład kupienie jednej, dwóch saszetek i zapłacenie za przesyłkę to może być słaby interes, Natomiast mi się wydaje, że dosyć często każdy, każdy z nas jest na przykład właśnie w jakimś sklepie takim wielkopowierzchniowym no i wtedy przy okazji kupić saszetkę, to choćby żeby sobie wypróbować, zobaczyć, to nie jest spory wydatek. Tu mamy takie dwie, dwie postacie z tych, z tych właśnie wyrenderowanych, bardzo ładnych. To nie, to jest właśnie zdjęcie autentyczne już figurki w powiększeniu collect them all klockowa figurka 12 wzorów tutaj mamy też jeszcze właśnie o tutaj mamy czołgiste z 1939 żołnierz ludowego wojska polskiego To zasadniczo to samo od spodu jakieś tam pełno tych informacji takich prawnych symboli, to nas za bardzo nie interesuje z góry, tutaj też jeszcze figurki. Dobra, otwieramy to. Tak wygląda już otwarty display, tak zwany mały display. Właśnie coś takiego, no coś takiego być może się na przykład w oszą natkniecie. W środku mamy nasze, nasze saszetki. Zaraz wybiorę jedną i sobie jej się przyjrzymy. Nie wybiorę losowej. Będzie to ułatwione, ponieważ w tych saszetkach jest prześwit i fajne jest to, można sobie oczywiście wybrać losowo. Natomiast, jak ktoś koniecznie chce jakąś określoną saszetkę, to nie musi tam macać do bólu, tylko może, może się przyjrzeć tam tym fragmentom wystającym z prześwitu i, i już. O, tutaj ten fragment został tak zadarty do góry. Tak to wygląda. O. Bardzo fajnie. Ja oczywiście kupiłem na razie dwa takie na potrzeby mojego, mojego sklepiku. I już. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej saszetce W sumie tutaj szata graficzna jest już nam znana. Przynajmniej jakby no już tak nasze oko już przywykło. I do nowego, now nowego logo. No tutaj, nieśmiertelnik Small Army to już jest naprawdę już klasyka. Jedna figurka z akcesoriami. Tu jest w środku prześwit. Już widać mniej więcej do czego się zbliżamy i żółty pasek na dole z takimi studami, tutaj widzimy dwa, e dwa ludziki z serii, tutaj brytyjski żołnierz, który może być jednocześnie polskim żołnierzem na zachodzie i żołnierz polski na wschodzie e Ludowego Wojska Polskiego, z tyłu oczywiście tam jakieś podstawowe informacje w, w kilkudziesięciu językach lub kilkunastu e informacje, że wyprodukowano to w Unii Europejskiej, w Polsce Kody, jakieś tutaj takie, takie oznaczenia. No i jeszcze raz um, wzory wszystkich żołnierzy. Natomiast będziemy mieli saszetkę, będziemy, będziemy mieli instrukcję taką karteczkę, na której oni będą jeszcze lepiej przedstawieni. Więc tam się im przyjrzymy. Dobra. Otwieramy. Dobra. No i mamy naszą ulotkę. <laughs> Nowszy rzut zestawów kobi z II wojny światowej. Większość już zrecenzowałem. Teraz czekamy jeszcze na Haftraka M16 Multiple Gun Motor Carriage. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy zestaw, na który czekam, który mi się bardzo podoba. Spójrzmy na drugą stronę. O, i tu mamy bardzo ładny, bardzo ładnie już taki wydrukowany, ostro zbiór naszej figurek z podpisami. Zobaczcie, na, na pewno tutaj już powiem tak, już trochę się przyglądałem tym figurkom, i z moich obserwacji wynika tak, tak mam, takie mam zdanie, że nie ma takiej, nie ma żadnej wybitnie słabej figurki. W każdej figurce jest coś ciekawego i, i każda mi się na swój sposób podoba. Wreszcie mamy to, o co prosiliśmy, tak? Czyli jest, jest figurka, jest saszetka z jedną figurką, czyli koszt mały, a możemy zbierać figurki z naszej, do naszej armii, czyli nie tylko z drogimi zestawami. Chociaż ja już, jak wspominałem, na przykład... Można, można było traktować takie battle packi, na przykład zestawy artyleryjskie, że tak powiem, zarówno z artylerii niemieckiej, jak i na przykład z polskiej. Tam po dwie figurki w małym zestawie to praktycznie było bardzo dobry deal. Ale teraz, um, zwłaszcza, że... Dobra, teraz tak. Jed jed jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jakby małym krokiem w tył z kolei w przypadku tej serii jest to, y że nie, nie ma już podpisów broni. O ile y na ulotce dołączenie do trzy do paków y z II wojny światowej, oprócz wymienionych postaci, były y przedstawione opisy broni, jaki jaki jaką broń ma każdy. Tutaj tego nie ma. Możemy. Powiem tak. Większość tych broni już była dokładnie opisana na niektórych już zestawach. Natomiast te, te, ta broń się jeszcze chyba nigdzie nie pojawiła, bo to nie jest ten sam karabin, który jest w, w, na przykład w zestawie ze Schneiderem, tylko on ma takie karbowania. To jest pewne, jak, jakiś z ruskich karabinów, trzeba by się o tym żeby sobie, sobie, sobie tam zapoznać się, a tak to raczej bronie wszystkie są już doskonale znane. Nie ma w tym nic złego. Najważniejsze, że nie ma już tych broni, które powodowały problemy. Natomiast ja tu też chciałbym się pochylić jeszcze nad jedną kwestią i to wyraźnie powiedzieć. Wszędzie to, co akurat według mnie jest wadą, i, i mnie to wkurza bardzo, wszędzie na opakowaniu tym zbiorczym i zarówno tutaj jest napisane. Compatible with other brands. Czyli, że figurki te są kompatybilne z innymi markami klocków, czyli w domyśle z LEGO. Nie jest to w pełni prawda, czyli tak naprawdę nie jest to, to prawda, po prostu jest to wprowadzanie klienta w błąd, ponieważ o ile faktycznie, co ja, ja pokazałem, zrobiłem na, na serwisie Flickr, zamieściłem takie zdjęcie pokazujące figurkę Lego w nakryciach głowy. Nakrycia głowy pasują, tak? Ktoś może sobie je wykorzystać. Same figurki wczepiają się też w study Lego jak najbardziej. Ale to co. Wyobraźmy sobie klienta, który nie zna jeszcze dokładnie Kobi, a zwrócił uwagę na to, że w tej, w tej firma. Ma bardzo ładne odlewy, podobają mi się odlewy broni, w dodatku można je zdobyć niedrogo, tak? I chciałby je użyć do swoich figurek LEGO. Nic z tego, nic z tego. Bronie nie są kompatybilne z LEGO. I to jest to jest na, największa według, największy minus, i wada według mnie tej serii i w ogóle figurek LEGO, to, że. A czy prawdopodobnie są to u podłoża tego są jakieś, jakieś tam wymogi prawne, to znaczy generalnie o ile nie ma problemu już na przykład z produkcją, z produkcją samych, samych klocków wzoru LEGO, rozmiar studów itd. To prawdopodobnie były problemy ze wzorami rozmiarów akcesoriów. To jest duszy temat, ale chciałbym tylko tutaj przywołać jeszcze jedną kwestię: że mamy na przykład firmę Brick Arms, która produkuje yy, akcesoria produkuje akcesoria do, do minifigurek Lego. Yy, kompatybilne z nimi i nie ma z tym tak, żadnych problemów prawnych, z tego co wiem. Domyślam się, że w przypadku Kobi jest, jest tutaj ten, ten ząg, że yy, Kobi produkuje całe figurki. Jakby, nie wiem, Może musieli po prostu zrobić trochę inną średnicę tych uchwytów, tych rączek. W każdym razie to tutaj według mnie trzeba przekreślić lub y, powinno być wyraźnie napisane, że właśnie raczej, że te akcesoria nie pasują do LEGO, wtedy ktoś y, y, kiepsko się nie zdziwi. Natomiast no, niezależnie od tego one te wszystkie bronie wyglądają fajnie, tylko niestety wypadają z rączek LEGO. Tak wygląda zawartość saszetki po skompletowaniu. Mamy tutaj generała polskich sił zbrojnych na zachodzie. No i rozumiecie sami, że wybrałem tą, tą figurkę akurat nieprzypadkowo. No ja, ja osobiście otaczam specjalnym kultem polskie siły zbrojne na zachodzie. A tutaj mamy jednego z generałów. Jest to generał niepodpisany. Natomiast widać, że jest on dosyć tutaj już bogato udekorowany, a więc jest to jakiś zasłużony generał. Ogólnie TORS znamy już na przykład z zestawu ze Staghoundem. Natomiast... Aha, tu też jest właśnie naszywka z napisem Poland na, na rękawie tutaj. Natomiast ta główka, to chyba widzimy ją po raz pierwszy, tak? Bo tutaj mamy taki nadruk z okularami. Jego wyposażeniem jest tutaj broń przyboczna, pistolet. Zobaczcie, jak precyzyjnie wykonano ten nadruk na, na torsie. Bardzo mi się to podoba. Najdrobniejsze te linie, właśnie tych, tych, tych zameczków, przy, tych sprzączek, tam przy pasku. To wszystko jest dokładnie nadrukowane i podoba mi się bardzo. Głowę zdobi czarny beret. Jest też bardzo charakterystyczne. No, podoba mi, się, podoba mi się ta figurka bardzo. Dodatkowym akcesorium naszego generała jest taki prościutki stojak wykonany z dwóch płytek 2 na 4 z taką dużą kafelką, tak, tak się nazywa tego, ten typ elementu, czyli płaska płytka 4 na 4 z przepiękną taką repliką. Mapy. Ja już to, tą mapę gdzieś widziałem na 100%. Więc, nie jest to wzór opracowany tutaj przez Kobi na potrzeby tej serii, tylko jest to, jest to właśnie taka replika, kopia jakiejś tam mapy o konkretnej. Oczywiście, jest to przedwojenna polska. Tutaj, zwłaszcza młodsi moi widzowie, którzy jeszcze jakby nie, nie weszli w ten temat, mogą sobie zwrócić uwagę jak inny kształt miała Polska przed II wojną światową. Tutaj spo, jakby tak się przypatrzeć, no to spory kawałek Ukrainy, Białorusi i część Litwy była tutaj, w, to było nasze terytorium. Natomiast nie mamy tutaj właśnie takich miast jak Szczecin i Wrocław. Tutaj, w, w, obrębie, w obrębie tej Polski. I domyślam się, jeżeli chodzi już o takie kwestie, właśnie tutaj się wczuwamy w tą figurkę, no to być może jest to generał sił zbrojnych na zachodzie, który omawia, omawia, raportuje, jak to było, jak, jak przebiegał atak. Bo tutaj są takie strzałki wyraźnie z Pomorza Zachodniego z, z plus niemieckich, takie strzałki widzicie na terytorium Polski, to są kierunki główne kierunki ataku niemieckiego w 1939, I on omawia jak to było. Jeżeli to jest natomiast, jeżeli już tutaj w takie szczegóły wchodzimy, to jeżeli to był już generał sił, polskich sił zbrojnych na zachodzie, a więc już na pewno e, e, jest to rok na przykład 1941, powiedzmy sobie, 1942 później, no to zastanawiam się, dlaczego nie ma tutaj też strzałek, które przedstawiałyby agresję Rosji Sowieckiej na wschodnią Rzeczpospolitą. Niemniej uważam, słuchajcie, jest to, jest to, patrzymy w tym momencie na najcenniejszy element z tej całej serii minifigurek. Na pewno warto mieć w swojej kolekcji ten klocek. Ja sobie co najmniej jeden zachowam, taki w ogóle, wiecie, taką nówkę, nierdzewkę zapakowaną gdzieś nie do użytku, że tak powiem, i będę ją sobie trzymać i będę się cieszył z jej posiadania. Więcej przemyśleń słuchajcie na ten temat w kolejnych odcinkach dotyczących minifigurek z tej serii.